Zastanówmy się, czy będziemy potrafili wyrażenie x dodać 7 podnieść do kwadratu, czyli jakoś to rozwinąć. No i zachęcam cię, zatrzymaj twarzeń filmu, spróbuj samodzielnie to rozwiązać. No jak ja to zrobię? Skorzystam tutaj z rozdzielności mnożenia względem dodawania, no bo wiem, że podnieść do drugiej potęgi to znaczy, że trzeba pomnożyć to wyrażenie przez siebie. Czyli to wyrażenie napiszę tu innym kolorem, żeby później to lepiej rozróżniać. Czyli to wyrażenie przez siebie muszę pomnożyć. To jest to samo co podnieść do kwadratu. No i teraz mogę skorzystać właśnie z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Powiedzmy, że będę wymnażał to całe wyrażenie najpierw przez x, a potem pomnożę to przez 7. Rozdzielność tego dodawania względem tego mnożenia to co dostanę? No, mnożę najpierw x plus 7 przez x, czyli razy x. No a potem dodać x dodać 7 pomnożone przez 7 razy 7. Wszystko jedno, mógłbym x z lewej, 7 z lewej też napisać, wszystko jedno mnożenie jest przemienne. No i teraz znowu korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Najpierw pomnożę x przez x, to będę miał x kwadrat. Potem pomnożę 7 przez x i będę miał dodać 7x. Dalej wezmę x pomnożę przez 7, czyli będzie dodać 7x, i 7 razy 7 to będzie 49. No i widzimy, że tutaj jeszcze jedną rzecz można uprościć, mianowicie można te dwa wyrazy do siebie dodać. 7x dodać 7x to będzie 14x. No a reszta bez zmian. Czyli tutaj mam x kwadrat dodać 14x i dodać 49. No i wymnożyłem. To jest x kwadrat dodać 14x, dodać 49. Taki, taki jest wynik tego mnożenia, tego podnoszenia do kwadratu. No ale zastanówmy się, czy jakąś ogólniejszą prawidłowość jesteśmy w stanie tej zauważyć, a być może z niej skorzystać przy rozwiązywaniu podobnych przykładów. No to jest przykład podobny do takich, które już robiliśmy w poprzednich filmach, kiedy napisałem, wyprowadziliśmy sobie taki wzór, że x dodać a razy x dodać b, czyli to są oba takie dwumiany, gdzie przy x mamy współczynnik 1, dokładnie tak jak tutaj. To jak to się pomnoży, no to wyjdzie nam x kwadrat, następnie przy x będzie suma tych współczynników, a dodać b razy x, a wyraz wolny będzie iloczynem, a razy b. No dobrze, no i teraz możemy skorzystać z tego w tym szczególnym przypadku, bo to jest taki szczególny przypadek, kiedy a jest równe b, bo to jest przypadek x plus a do kwadratu, czyli taki, kiedy a jest równe b, to mogę tutaj napisać, że to jest x, no i zamiast b wszędzie mam a, czyli tutaj mam a dodać a razy x, no i tutaj mam a kwadrat. Czyli widzimy, tutaj mogę jeszcze jedną rzecz prosić, a dodać A to jest 2a. 2a razy x dodać A kwadrat. No i widzimy, że to się zgadza z tym, co tutaj zrobiłem. Rzeczywiście jest x kwadrat, tak? Bo w tym naszym szczególnym przypadku, tutaj, który mieliśmy, a jest równe 7. No to dla a równego 7 zobaczmy, że to się zgadza x kwadrat x kwadrat tutaj mamy 14x a tutaj mam 2a razy x no jeżeli a jest równe 7 to 2 razy a to jest 14 czyli to się zgadza rzeczywiście to jest 2a 14 to jest 2a w tym wypadku No i wreszcie na końcu mam a kwadrat 7 do kwadratu to jest 49 zgadza się to jest a do kwadratu no, więc widzimy, że możemy taki, z, takiego, z takiej tożsamości, z takiego wzoru korzystać. No i żeby to przećwiczyć, to zróbmy może sobie szybko jeszcze tutaj jeden przykład. Powiedzmy, że wezmę X odjąć 3 do kwadratu. Specjalnie wziąłem tutaj ujemną liczbę, żeby zobaczyć coś trochę innego. No i tym razem nasze A jest równe minus 3. To jest nasze A. No i korzystając. Z tej tożsamości. Teraz to wymnożymy, czyli będziemy mieli x kwadrat. Może wezmę te same kolory, jakie były, czyli x kwadrat. Następnie mamy dodać 2 razy a. a jest równe minus 3, no to 2 razy a to będzie minus 6, czyli będę miał dodać minus 6, czyli będę miał minus 6x. I na sam koniec a do kwadratu. Minus 3 do kwadratu to jest 9, czyli dodać 9. Czyli dostałem wyrażenie x kwadrat odjąć 6x dodać 9. Od razu w jednej linijce nie musiałem tutaj aż czterech linijek zapisywać, żeby to wymnożyć i obliczyć, ile to będzie.